To byłaby wojna wypowiedziana Unii i przez Polskę. Janusz Lewandowski, Ziobro mentalnie jest już poza Unią Europejską. Ciągle wierzę, że w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego jest to strategia negocjacyjna. W przypadku ministra Zbigniewa Ziobry to autentyczna wola weta. Ziobro mentalnie jest już poza Unią Europejską, mówi Janusz Lewandowski, europoseł PO, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim. Były komisarz Unia Europejska do spraw budżetu w rozmowie z interią.pl komentuje zapowiedzi polskiego rządu o zawetowaniu budżetu Unia Europejska. Agnieszka Maj, w poniedziałek Polska i Węgry głosami swoich wysłanników w Komitecie Stałych Przedstawicieli przy Radzie Europejskiej zawetowały unijny budżet. Od tego czasu sytuacja coraz bardziej się zaognia. Jaki jest teraz najbardziej prawdopodobny scenariusz? Przede wszystkim obecna sytuacja oznacza stratę czasu, a my już jesteśmy w niedoczasie, jeśli chodzi o budżet Unia Europejska. Uzgodnienie polityczne dotyczące obecnego budżetu na lata 2014-2020 zapadło w czerwcu, a teraz mamy drugą połowę listopada i nie zapowiada się żadne szybkie porozumienie, co oznacza olbrzymie opóźnienie we wdrożeniu tych funduszy, na które czeka cała Europa i Polska. Najbardziej realistyczny scenariusz to więc opóźnienia w uruchomieniu funduszy, które są dramatycznie potrzebne. Na tym polega polityczna nieodpowiedzialność Polski i Węgier. Co jeśli okaże się, że Polska się nie ugnie w sprawie budżetu? Trwają konsultacje prowadzone przez prezydencję niemiecką, które mają nas z tej sytuacji wyprowadzić. Być może zakończy się to dodatkową deklaracją dołączoną do regulacji o powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością, która doprecyzuje przesłanki ewentualnego zawieszenia funduszy dla krajów, które nie przestrzegają zasad praworządności. To najbardziej prawdopodobny scenariusz. Czyli to, co oglądamy w Sejmie, to raczej wymachiwanie szabelką i element negocjacji, a nie realna groźba zawetowania budżetu? Sejm przestał być prawdziwym Sejmem. Jest narzędziem pisowskiej większości. Nie sądzę, aby to, co dzieje się w Sejmie, miało wpływ na uruchomienie lub blokowanie funduszy Unia Europejska. Myśli pan, że Polska poświęci unijne środki w imię wprowadzonych przez obecny rząd zmian w systemie prawa? Ciągle wierzę, że w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego jest to strategia negocjacyjna. W przypadku ministra Zbigniewa Ziobry to autentyczna wola weta. Ziobro mentalnie jest już poza Unią Europejską. Chciałby prawdopodobnie w tym kierunku poprowadzić cały kraj, zabrać nam europejską przyszłość. Polska i Węgry są aktualnie w stanie wojny z całą Unią Europejską. To nie jest spór z urzędnikami w Brukseli, tylko rodzaj wojny wypowiedzianej wszystkim pozostałym 25 stolicom i milionom beneficjentów budżetu. Nie wyobrażam sobie, aby Polska, niegdyś kojarzona z Solidarnością, zdecydowała się na taki krok, bo to uruchomi niezwykle groźne dla nas konsekwencje, a także próby budowania budżetu bez Polski i Węgier. Jest to możliwe? To jest bardzo trudne. Fundusz Odbudowy to bezprecedensowe wkroczenie Komisji Europejskiej na rynki finansowe, by pożyczyć 750 miliardów euro. Zaciągnięcie tak wielkich pożyczek jest możliwe w oparciu o bardzo wysoką wiarygodność budżetu Unia Europejska. Musi być ona zwiększona przez podniesienie pułapu środków zasilających budżet Unia Europejska, co wymaga jednomyślności. Pozatraktatowe, międzyrządowe prowizorium budżetowe może nie mieć wystarczającej wiarygodności. Spekulacje o budowaniu budżetu z pominięciem Polski i Węgier są jednak faktem, co świadczy o tym, jak bardzo źle jest odbierana awanturnicza strategia tych dwóch krajów. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski twierdzi, że prowizorium budżetowe jest dla Polski korzystniejsze niż budżet, ponieważ wtedy dostalibyśmy więcej pieniędzy. Pan też tak uważa? Jacek Saryusz-Wolski zdradza swoją niekompetencję, ale także niechcący chwali budżet, który projektowałem, czyli obecny. Uzgodniony budżet Unia Europejska na lata 2021-2027 jest dotkliwą porażką Polski, premiera Morawieckiego. Tracimy 24 miliardów euro, ponad 100 miliardów złotych, w stosunku do naszego budżetu 2014-2020. Weto budżetowe umożliwia przedłużenie pułapu z roku 2020 na rok 2012, ale dotyczy jedynie dopłat dla rolników,
wydatków administracyjnych i kilku innych pomniejszych instrumentów. Cała reszta, w tym najistotniejsze dla Polski fundusze strukturalne, z końcem tego roku. Bez nowego budżetu nie można sfinansować nowych projektów, a także funduszu odbudowy, w którym dla Polski jest około 28 miliardów euro bezzwrotnych grantów na zwalczanie skutków pandemii. W tym sensie to katastrofalny scenariusz dla Polski i Europy. Poza tym Unia Europejska nigdy jeszcze tego scenariusza nie wypróbowała, więc jest to droga w nieznane. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał podczas posiedzenia Sejmu: mówimy tak dla Unii Europejskiej i nie dla arbitralnych kryteriów oceny tzw. praworządności. Przekonywał, że Polska nie może zaakceptować mechanizmów unijnych w takiej wersji. Obecny kryzys wynika w dużej mierze z szantażowania przez Ziobrę własnego rządu. To też jest coś, czego Europa dotąd nie widziała. Zbigniew Ziobro szantażuje Morawieckiego, że jeśli nie będzie weta, to on wyjdzie z koalicji. Na sytuacji całej Europy ciążą wewnętrzne rozgrywki w obozie władzy. To przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Czy bez nowego budżetu zagrożony jest zakup szczepionek antykowidowych z funduszy Unia Europejska? Akurat szczepionki powinny być sfinansowane z obecnego budżetu Unia Europejska. Zagrożenia tkwią gdzie indziej. Sypie się cała konstrukcja budżetowa, tak zwany Unia Zdrowia, czyli szukanie nowych mechanizmów koordynacji polityki zdrowotnej. Chodzi o wspólne zakupy w zakresie leczenia wielu chorób, m.in. onkologicznych, na które umiera więcej osób niż na COVID-19. Unia chce z nami negocjować, czy wyczerpał się już limit cierpliwości? Sądzę, że doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o brak wiarygodności i irytowanie europejskich partnerów. To zaciąży na wielu interesach rozgrywanych na linii z Brukselą. Mieliśmy olbrzymi kredyt zaufania, teraz należy się liczyć z niechęcią. Za grzechy władzy zapłacą zwykli ludzie, którzy czerpią wymierne korzyści z naszej obecności w Unii Europejskiej. Rozmawiała Agnieszka Maj.